Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dawno mnie nie było i tak jak napisałam tutaj w naszej społeczności, na moim kanale, że dzisiaj na pewno będzie film. I tak jak Wam obiecałam, zapraszam Was na nową podróż z moimi perfumami. Zapraszam Was serdecznie na film, a dzisiaj będzie o top 4 perfumy, których ja nie obędę się tej wiosny. Koniecznie obejrzyjcie odcinek. Mam nadzieję, że pewne typy się tu nam jakby powtórzą i macie te same upodobania, także koniecznie zostańcie ze mną. Dawno mnie nie było, miałam nową pracę, więc odcinek, który miał się ukazać w czwartek, się nie ukazał. No ale dzisiaj nadrabiam to i nakręcam dla Was odcinek. W związku z tym, że wiosna już zaczyna tutaj kiełkować i robi się fajnie, ciepło, kończy się już kwiecień, więc zaraz będzie maj, moja ulubiona pora roku. No i czas przyjść z nowymi perfumami. Ja to sobie tak myślałam, że właśnie zrobię takie top 4 perfum, które będą towarzyszyć mi na wiosnę, bez których nie mogę się obyć. W zasadzie myślałam o odcinku takim perfum, bez których nie mogę się obyć, no ale są to perfumy takie typowo wiosenne, więc czemu nie zrobić takiego odcinka. Ja wiem, że zawsze chętnie wracamy do takich zapachów, które trzymają nas właśnie tutaj w takiej energetycznej aurze, więc dzisiejszy odcinek będzie właśnie taki energetyczny, z zapachami takie jak ja lubię, czyli cytrusowo-kwiatowymi, z taką wybujałą właśnie wiosną gdzieś w tle, bądź kwiatami, które się tu nam kojarzą, a więc typu mimoza, jaśmin, czy moje ulubione kwiaty wiśni. Pierwszym zapachem, nie będziecie zdziwione, słuchajcie, że będzie Miss Dior Blooming Bouquet. Słuchajcie, ja sobie tak myślałam, ja wiem, ja jestem monotonna, może nudna, ale ja nie wyobrażam sobie wiosny bez tego zapachu. W zasadzie jest to mój zapach całoroczny. Dlaczego? Dlatego, że jest to taki zapach, który naprawdę daje mi niesamowitą energię, daje taką świeżość, taką jakby takie kopa energetycznego, jak ja to lubię mówić. I jest niepowtarzalną taką cytrusową otoczką, którą ja lubię, cytrusowo-kwiatową, bo znajdują się tu oczywiście nuty róży, peonii, tej róży damasteńskiej i oczywiście tutaj pomarańczy sycylijskiej. I dla mnie to jest taki typowy zapach, bardzo romantyczny, bardzo kobiecy, otwierający taki sezon wiosenny, słuchajcie. Nie, ta baza przepięknie na mnie się utrzymuje. Ja wiem, że niektóre osoby uważają, że ten zapach jest nietrwały. Na mnie on jest trwały, bardzo trwały. Ja go cały czas czuję, czuję otoczenie, czuję na ubraniach. Ja wiem, że to jest tak, że jeżeli długo nosicie perfumy, to po prostu ich nie czujecie. Ale to już chyba tak jest. Ja nawet gdzieś tam w komentarzu, nie wiem, czy mi z Potockiej, czy gdzieś indziej napisałam, no, że właśnie tak to jest. Jak nosimy te perfumy cały czas, to ten zmysł spowolnienia jakby się tu przyzwyczaja i inni czują i to dobrze, natomiast my niekoniecznie. Także jest to zapach z 2014 roku. Słuchajcie, ja się przymierzam. Ja Wam mówiłam już, że przymierzam się do tej nowej wersji Miss Dior. Ona nie jest taka, jak ja bym sobie ją wymarzyła, no ale pewnie ją kupię. Zawsze lubię kupować właśnie na jakąś specjalną okazję, albo na wolno od słowem, albo jeżeli mam rabat w swoim sklepie, to może to kupię. Także to jest taki zapach mój wymarzony, taki zapach marzeń, bardzo niesamowicie skomponowany, może prostym, może minimalistycznym, ale świetnym ujęciem właśnie kobiecości. Gdzieś tam jest ta cytrusowa otoczka, ale nadal jest ta róża damasteńska, jest ta peonia rozkwitająca, ja ją mogę sobie wyobrazić właśnie. I powiem Wam, tak mi się kojarzy wiosna, właśnie z takimi rozkwitającymi kwiatami. Jest to jeden z moich ulubionych zapachów w ogóle, tak jak Baby Doll. Kto mnie ogląda od początku, to wie, że mam swoje ulubione, takie bardzo romantyczne perfumy. Także to jest na pewno jeden z zapachów, którym będę pachniała na wiosnę. Następnym, słuchajcie, zapachem, który udało mi się dzięki mojej koleżance mieć w swojej kolekcji,
jedną z ostatnich butelek tu In Love Again YSL, bo ten zapach kolejny raz ma być wycofany. Jak chcecie, ja mogę zrobić taki odcinek właśnie o wycofywanych zapachach, natomiast ja, patrząc tutaj na kanały innych dziewczyn, wiem, że one siedzą jakby tak dogłębnie w tych takich niszowych i takich zapachach bardziej rozbudowanych i one mają większą wiedzę niż ja tutaj, jeśli chodzi o takie zapachy. Ja mogę tylko powiedzieć takich zapachów bardzo popularnych. No i wiadomo, że pracując dla jednej marki, tą wiedzę się ma mniejszą niż jak siedzi się, że tak powiem, w środku tego wszystkiego. Ale wracając tu do zapachu, jest to zapach, który, powiem Wam, będę bardzo oszczędzać, ale nie, bardzo się cieszę, że moja koleżanka udało jej się dla mnie go zdobyć, bo będę pachniała właśnie tym zapachem tej wiosny. Jest tu, słuchajcie, i grapefruit, i czerwona porzeczka, którą ja uwielbiam i zastanawiałam się, żeby przynieść tu właśnie zapach Victor & Rolf, tą nową wersję, która wyszła teraz, bo tam jest też ta czarna porzeczka, z tego co pamiętam. Jest tu grapefruit, róża, przepiękna tutaj wodna lilia i oczywiście sandalwood, czyli drzewo sandałowe. Ten zapach przypomina mi stare dobre czasy. On mi się kojarzy właśnie tutaj, ja już wielokrotnie Wam mówiłam, z pracą w Douglasie, kiedy ten zapach był zupełnie w innej buteleczce, którą Wam kiedyś pokazywałam. Później wyszedł właśnie takich, jak ja mówiłam, szachownicy, bo tam było dużo tych zapachów, łącznie z męskim, ale właśnie takie specjalnie skomponowane jakby klasyki i Saint Laurent. To jest zapach naprawdę, słuchajcie, tak przepiękny. On jest podobny może do Miss Dior Blooming Bouquet, ale on jest bardziej, bym powiedziała, taki rześki, taki mniej kwiatowy, a bardziej owocowy. Taka gdzieś tam baza jest, no bo jest ta porzeczka. Bardzo wibrujący, bardzo taki aksamitny, atłasowy, no i bardzo romantyczny. No sama nazwa In Love Again, ponownie bycie zakochaną, wiąże się właśnie z taki puppy love, łączy się też, słuchajcie, z taką pierwszą wiosennymi, taką wiosną właśnie, z pierwszymi promieniami słońca, kiedy chce się nam bardziej żyć, kiedy się zakochujemy, kiedy mamy te dobre wibracje i właśnie kojarzy nam się typowo z taką cudowną, piękną pogodą, jakimiś nowymi znajomościami. No jesteśmy bardziej otwarte na życie. Taki ten zapach jest, słuchajcie, ja go uwielbiam, uwielbiam. Będę po prostu płakać, jak go zakończę, ale tak jak widzicie, staram się go oszczędzać. Następnym zapachem, ja Wam mówiłam tutaj, że wiosna zawsze mi się kojarzy właśnie z kwiatami wiśni i takim zapachem jest bardzo nietypowy zapach. Ja już sobie otworzę tu buteleczkę i Wam wyjmę. Zapach, którym będę pachniała właśnie tej wiosny. Zapach z butiku Diora. Boże, no jak otwieracie korek, słuchajcie, to czujecie. On jest bardzo intensywny. Natomiast od razu czujecie te rozkwitające kwiaty wiśni. I powiem Wam, że główną nutą tu jest właśnie ten japoński ekstrakt kwitnących kwiatów wiśni, róży, jaśminu. Jest taka nuta wodna, też jest mimoza, którą ja uwielbiam. Zaraz Wam pokażę właśnie taki zapach z mimozą. Jest fijołek i białe piżmo. Przepiękna kompozycja, może mniej popularna. Jest niezwykle energetyczna, właśnie otwierająca nas tutaj na wiosnę. Aksamitna, taka ekskluzywna, bym powiedziała, mimo tej minimalistycznej butelki. One są dość drogie, to niestety, co mi nie pasuje. Tu ktoś napisał, że jest nawet trochę pudrowa. Ja bym tej pudrowości może nie wyczuwała, dlatego że ja jestem bardziej jakby nastawiona na te kwiaty wiśni, które są tu właśnie w tej buteleczce i otwierają i zamykają jakby ten zapach. Projekcja jest bardzo ładna, ja uważam, że jest bardzo trwałym zapachem. Ja tu sobie go psiknę, bo powiem Wam, że chciałabym Wam oddać całą naturę tego zapachu. Tak jak mówię, on jest bardzo intensywny, tak jakby pączki tutaj tego kwiatu wiśni się otwierały. Jesteście w tym ogrodzie
w wibrującym ogrodzie, tym biało, takim różowym, i po prostu jesteście w innym świecie, pełnym życia, pełnych planów, otwarcia na świat, otwarcia na naturę i bycia zainspirowanym. Tak odczytuję ten zapach i on będzie towarzyszył mi na wiosnę i ja uwielbiam w ogóle kwiaty wiśni bez dwóch zdań. I ostatnim zapachem, który tu się znalazł, ja oczywiście mogłabym przynieść tutaj dużo, dużo więcej, bo na pewno, słuchajcie, zajrzę do Victoria and Rolf. No i tak jak powiedziałam, ten nowy zapach jest przepiękny. Ja zrobię zresztą recenzję, więc Wam podlinkuję. No ale tu przyniosłam zapach, do którego wzywa mnie taki sentyment, a mianowicie Yellow Diamond z Versace. Piękny, wykwintny, bogaty, bardzo, przepraszam, mi zasmyrało w nosie od tych zapachów. Bardzo taki ekskluzywny w całej tej otoczce, tej bogactwie, tym splendorze tutaj, całym tym diamentowym korku zapach z bergamotką, ze specjalną cytrusem Amalfi, czyli z tą limonką Amalfi, z mimozą, słuchajcie. I cóż jeszcze tam jest, oprócz tego korku cytrusowego? Oczywiście gruszka. Ta gruszka dodaje takiej trochę słodko-kwaśnej aury. Jest tu frezja też i piżmo, łącznie z afrykańskim kwiatem pomarańczy. Słuchajcie, ja nie czuję tego kwiatu pomarańczy. On jest zawsze trochę ostrzejszy, taki, tak mi się przynajmniej wydaje, w tych wszystkich nutach kwiatowych. Natomiast tu, jak otwieracie ten zapach, od razu czujecie tą piękną mimozę z cytrusowym akordem. Czujecie się właśnie tak bardzo słonecznie, bo to jest bardzo solarny zapach, bym powiedziała, może nawet przez tą butelkę. Bardzo taki słoneczny, rozkwitły. Ja bym powiedziała, że to jest też na taką rozkwitłą, rozkwitłą wiosnę, kiedy już wszystko buzuje i, że tak powiem, cała roślinność, tak jak teraz, już zaczyna tu kiełkować. Kojarzy mi się też z taką aurą, kiedy rozkwitają bzy, bo je też bardzo lubię, dlatego powinnam przynieść może zapach Lanvin, tutaj Eclat Arpège, ale to jest zapach, do którego chętnie wracam i który mi się kojarzy właśnie tak bardzo słonecznie, bardzo promiennie, bardzo energetycznie, bardzo wybujale, bym powiedziała, i ekskluzywnie. To jest właśnie taka złota czwórka moich zapachów, którą ja będę używać na wiosnę. Jestem ciekawa, jakich zapachów Wy będziecie używać na wiosnę, które są Wasze najulubieńsze, bez których nie możecie żyć i one zawsze kojarzą Wam się z wiosną i zawsze są tam gdzieś na podorędziu. Także jestem bardzo ciekawa. No i oczywiście zapraszam Was koniecznie do szerowania odcinków, do subskrybowania, jeśli któryś z Was jeszcze tego magicznego guziczka nie wcisnął. No i oczywiście do komentarzy, a ja postaram się nadrobić z wszystkimi komentarzami, bo tak jak mówię, nie miałam trochę czasu, ale uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam je czytać. Także koniecznie zostaw komentarz, like i subskrypcję i do zobaczenia do następnego odcinka.